Cześć, witajcie w kolejnym części poradnika młodego growera. Jak widzicie, nasze planty mają już wystarczającą wielkość na to, żeby je zacząć przesadzać. Zmontowałem sobie do tego dwa rodzaje gleby z tego względu, że używam ziemi kokosowej, tak jak zawsze, więc jeden odczyn balkonowy ma od 5,2 do 6,2. Potrzebne nam 5,8, więc dokupiłem drugą ziemię kokosową, która ma odczyn od 5,2 do 5,5. Więc wydaje mi się, że po ich zmiksowaniu 50 do 50 powinien nam wyjść prawidłowy odczyn 5,8, czyli idealny dla naszych pomidorów. Powiem wam, że zakupiłem sobie takie urządzenie do wielofunkcyjnego pomiaru. Powiem wam, że według miary tego urządzenia nasza ziemia ma odczyn praktycznie 8, czyli neutralny. 0,0 kwasowości, 0 niczego. Do porównania mam też test, który zrobiłem z tabletek, które znajdziecie, jak robić ten test, znajdziecie w moim poprzednim filmiku, czyli o kwasowościach gleby i jak zrobić test pH. Dlatego nie uwzględniłem tego w moim filmiku. Jak widzicie, mam przygotowaną tą ziemię, czy ona będzie dobra, czy nie, to już będę regulował sobie sam. Na obecną chwilę zmieszałem te dwie ziemie, mam dwie większe doniczki, przesypuję około 2/3, połowę taką, bo wiadomo, korzeń idzie do dołu. Patrzę, jaką mam wysokość mojego krzaka. Delikatnie przesypuję oba. Pod moim okiem bocznie moja kobieta zajmuje się swoim plantem od samego początku. Ja. Także za dużo? Trochę za dużo. Porównaj sobie do wielkości pojemnika, który masz. I pamiętaj, żeby... No. Dokładnie. Ja zajmuję się moim drugim plantem. Jak wiecie, jestem na terenie Holandii, więc mogę hodować 5 krzaków. W tym roku będę hodował 3, z tego względu, żeby nie było żadnych problemów, bo czasami jeśli faktycznie jest te 5 krzaków, to inaczej się zachowuje. W tym momencie, gdy ziemi mamy mniej więcej do połowy, bierzemy naszą Easy Sativa, która jest tutaj. Oczywiście nie zapomnijcie uprzednio podpisywać doniesień ze względu, gdyż niektórych plantów możecie później nie odróżniać, a jednak jest to trochę ważne. Umieszczam go na środku, tak jak widać. Daj mi ten. A jak ja mam z tym swoim zrobić? Mogę go wyjąć? Tak. A mam tu zrobić dziurę? Musisz delikatnie tylko zrobić sobie na środku dziurkę. No, dobra. Aha. Złap go między palce. O tak. Tak? No, razem z pudełkiem obróć, żeby on się tylko nie złamał, nie? I wyjdzie ci cała bryła. I tą bryłę musisz umiejscowić w tej dziurce. Tylko staraj się jej nie rozwalić, nie? Wsadzić tylko w bryłę. Nie? No i obsypujesz, nie? Tak jak ja to robię. Pamiętajcie delikatnie, żeby tego naszego planta jakoś za bardzo nie zranić, bo może dostać szoku. Tekturową doniczkę, które są przeznaczone właśnie typowo do różnego typu sadzonek. Przeważnie stosuje się do pomidorów, tak jak ja. Mój plant jest delikatnie wysoki, dlatego wsadzę go delikatnie głębiej i go delikatnie podsypię po to, żeby jednak ta łodyga pracowała, ale żeby nie była aż taka wysoka, żeby jakiś konkretny wiatr mógł go nam naruszyć. Jednego mamy zrobionego, drugiego delikatnie staram się wyciągnąć z środka, przytrzymuję. Jak widzicie, nasza bryła wyleciała. System korzeniowy mamy bardzo ładnie zrobiony, więc jak najbardziej okorzeniacz w przypadku tym działa. Wkładam ją delikatnie do środka i standardowo moja gęża już gotowa. Delikatnie obsypuję w koło, jak widać moja kobieta wprawiona, no ale to mówię, że kobiety mają większe ręce. Lepsze ręce do kwiatów wszystkiego niż mężczyźni. Choć twierdzę, że w hodowli pomidorów mam jednak delikatnie lepsze doświadczenie niż moja kobieta. Ładnie go obsypujemy. Jak widzicie, wszystkie trzy moje planty już są gotowe.
Moja kobieta spełniła swoją rolę. Zapomniałeś chyba pokazać tak, to jest wyszedł zielony. Nie zapomniałem. Jak widzicie, według prawdziwego testu i według tego, co pisze na opakowaniu naszych ziemi, odczyn wyszedł prawidłowy, więc tak jak wam mówiłem, że jestem zwolennikiem testów właśnie takich typowo chemicznych samoróbek, nie jakichś tam aparatów do pomiarów, ze względu, gdyż no jednak sami zobaczyliście, że tam wychodziło 7, a tu mamy 5-6, między 5-6, 5-8. Rób podlewaj. Podlewamy ukorzeniaczem, zawsze spryskujemy, żeby jednak ten nasz plan. Oczywiście pamiętajcie, mam wodę rozrobioną z ukorzeniaczem RH Izotonic, która jest rozrobiona, mam tu 2 litry, więc jest to 8 ml na 4 ml na 1 litr wody, więc mam 8 ml na 2 litry wody. Nie zrozumiałam. Ja też. Ty też? No, ja też. Pamiętajcie, weź mój też podlej. Dobrze przelać krzaki. Mamy ziemię kokosową, więc ona i tak się wystabilizuje, jest to ziemia pulchna, dlatego ją wybieram z tego względu, że jednak dochodzi powietrze do korzeni. Jest to bardzo, bardzo dobre dla każdego typu roślin, nie tylko dla pomidorów. Jak widzicie, nasze plany są skończone, zostawiamy je wszystkie. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam was do kolejnych moich filmików. Trzymajcie się, cześć.